Dobra, Wicz Podcast Special. Witamy Was prosto po wygranej Blaska w Mistrzostwach Polski z Mistrzem Polski. No i będzie to deck profile jego zwycięskiej talii 2024. Także, żebyś mógł zacząć najpierw od Pokemonów i wytłumaczył mniej więcej, jaka karta na co była dobra, czemu się zdecydowałeś na granie taką listą. No i może jeszcze potem jakieś pytanie zadam. Jeśli chodzi o deck, to bardzo sugerowałem się słowami Torda Reklewa, że Pidgeot X jest broken. Ja też to potwierdzam, że możesz wyszukać dowolną kartę z deku. I najlepszym partnerem dla Pidgeota jest Charizard. To zaczynamy od Charizarda jako naszego głównego atakera. Gramy 3 Charmandery. Aha. Jednego Charmeliona i 2 Charizardy. Aha. I to jest nasz główny ataker. Tak, w sensie to się wydaje dość cienka linia w porównaniu z tym, co kiedyś grano, nie? To jest jakby nowe. Dodatkowo mamy też Radiant Charizarda, który jest naszym drugim atakerem. Aha. Jeśli chodzi o support, to gramy 2 PJ-e. I 2 Pidgeoty. I najlepszy dodatek z ostatniego dodatku, czyli to są duszki. Gramy 2 Duskule, Dusclopsa i Dusknora. To pomaga nam robić wszelką matematykę, bo Charizard ma atak, że bije więcej i im przeciwnik ma mniej prajzów. Więc dlatego gramy tego Dusknora. I gramy 3 fałki, eksy też, żeby móc dobierać więcej kart i dla zwiększenia konsystencji. Rotomvi, Luminion i Fezantipity. Okay. To są wszystkie Pokemony. Nie grałem Monofiego, wolałem zaryzykować niż grać jednego bez użytecznego Pokemona na większość matchupów. No i chyba się opłaciło. Jeszcze którą jakby kartę, tak naprawdę największy MVP z tych tutaj kart? Duszki. Duszki? To duszki są najlepsze. To potrafią zakręcić dobrze. Okej, okay. Zmieniłbyś cokolwiek? W sensie czemu nie, akurat dwa duskule? Nie, to nie. Nie, to okay. Wszystko było perfekcyjnie. Sama lista też to była bardzo dobra. Nie miałem żadnej gry, z którą bym zaczął z Deathhandem. Okej. Okay. W niektórych przypadkach musiałem wyciągnąć tylko Rotoma w pierwszej, żeby dobrać więcej kart, ale nie wystawiałem na przykład Charmandera. Okej, okay. No to teraz support lineup, tak od razu to cały. Supportery są bardzo proste, gramy 4 Arweny, 3 Iono, 2 Bossy, 1 Tortona i 1 Profesora Duro. No, consistency i Torton, tak naprawdę. Tak, z tym Tortonem można zrobić bardzo świetny player, to który przeciwnik się nie spodziewa. Nakautuje nam jednego, na przykład Charizarda X na polu. I myśli, że jest bezpieczny, wychodzisz z Tortona, kładzisz Charmandera z discardu, Rare Candy, Charizard i przeciwnik robi oczy jak 5 złotych. Tak, no jeszcze z tym Fezantipity, nie? Masz większą... Tak, jak zaczynamy na przykład się to dobrać, nie? Rotoma, to możemy później go zmienić na One Prize'a. To, że nie oddajemy 2 prize'ów, tylko jest wtedy 1. Dobra. To też to robiło bardzo dużo matmy. Przechodzimy do itemów, których jest najwięcej. No, ale consistency. Gramy 4 Puffiny, 4 Ultra Bole, 4 Rare Candy, 3 Nest Bole. Wszystko, żeby jak najłatwiej się rozstawiać. Gdy jesteśmy rozłożeni, deck ma bardzo dużo możliwości. Aha. Do Recovery gramy 2 Super Rody i zdecydowałem się na Night Stretchera. Okay. Gram jeszcze 2 Catchery i Canceling Clone. To było stricte pod metę, bo jest dużo różnych dziwnych rzeczy w mecie, więc czasami się przydaje. Tak. To ta Canceling Clone.
Jeśli chodzi o Tule, to mamy Banda, Forces Stone'a i Heroescape'a jako Icepack'a. No. Ten Heroescape się nigdy nie spodziewałem, że będzie tak dobry w Zardzie, a jednak jest broken. Gramy tylko jeden z Stadion Collapse'a. Gramy 5 ognistych i 1 double turbo. Mhm. I w zupełności nam to wystarcza. No i masz coś jeszcze do tego dodania na koniec? W sensie najbardziej MVP karta w liście. Zostanę przy tych duszkach. Dobra. To duszki najlepsze. Także to był Blask 2024, mistrz Polski, już drugi raz. Jeszcze te gratulacje. No i najbardziej Broken Deck Team, widzisz, podcast przewidział wszystko. Oczywiście, to wszystko się zgadza. Dobra, dzięki bardzo i do za rok. Dogrywam się wam jeszcze na koniec na prośbę Blaska, ponieważ zaproponował, że dorzuci do giveawaya Witch Podcast Palafin EX Boxa, który teraz widzicie na ekranie, i musicie w komentarzu napisać Ability Palafina, między innymi na tego Palafina, na którego grałem na Worldsach w tym roku. Więc to taki mały giveaway od Blaska. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej już niedługo.